Trawka podana na tacy. Witajcie. A cóż to za okazja? Ano jest okazja. One już troszkę dzisiaj dostały, także to jest powiedzmy drugi ich posiłek. Tak. I tak. I tak. Dobra, przyniesiemy jeszcze. O, trochę za dużo mi się nabrało. Dobra, będzie. O, tyle będzie, dobrze. Tutaj mają, ale tu jest ich dużo. To dorzucimy troszeczkę. Tutaj nie dostała w ogóle. Tych też jest sporo. Tych jest dwa. Dobra. I co? Jak już zdążyliście pewnie zauważyć, zrobimy tak i tak. Mamy tutaj jakieś nowości. Przeróbki. No tak, zobaczcie, tak wszystko zobaczymy z daleka. O! Jak to teraz wygląda? Dorobiłem tam jeszcze kolejne zagrody. I tak. Nowości, przebudowy, remonty. Tutaj połączyłem ten boks z tym. Jak widzicie, wyciągłem po prostu siatkę, która tutaj oddzielała te dwa boksy. I mamy taki wybieg właściwie już dla samicy z młodymi, potem samice się oddzieli od młodych, no i zostaną same młode. Będą tu mogły przez dosyć długi okres przebywać, bo mają dosyć dużo miejsca. Myślę, że tu spokojnie jest 1,20 m. Nie liczyłem, dokładnie nie mierzyłem, ale no, tak mają fajnie już. Tu jest samczyk, sam został, ponieważ z dwóch stron jest blacha i nie będą go po prostu oczy boleć. Będzie czuł samicę, ale będzie. Przynajmniej nie będzie widział. Tu mamy kolejny duży boks się zrobił. Z połączenia dwóch pojedynczych. I też mamy samiczkę z młodymi. I podobna sytuacja jak i tam. Czyli to takie powiedzmy będą odchowniki. Takie większe wybiegi do odchowania takich podrostków. Już po kilka miesięcy, żeby chociaż miały. Tutaj mamy kolejny pojedynczy boks został i tu mamy oddzieloną już samiczkę od tych dwóch, co się urodziły tylko dwa, nie? One mają 8 tygodni już, właściwie więcej niż 8 tygodni, mają 2 miesiące dokładnie, więc więcej niż mają niż 8 tygodni. Spokojnie już sobie dadzą radę, bo one są duże, gdyż były tylko dwa. To jest ich mama. Także też jest osobno. I tu mamy kolejny duży boks. To jest mój największy miot. Jak na razie przynajmniej w tym roku 10 młodych. Wszystkie zdrowe, ładne, równe. No może tam jeden jest. O, tamten jest mniejszy. No a tak to mniej więcej są równe. Tu jest bardzo ładne umaszczenie, takie szynszylowe. Fajny, ładny taki. No, także tak to wygląda. Przeróbka, powstały trzy duże boksy, właściwie takie wybiegi i dorobiłem, że tak powiem, jeden, nie? No. Na tą chwilę mam raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć takich boksów, sześć zagród, sześć wybiegów. Miałem 7, ale pojedynczych, małych, wąskich, gdzie samica z 8 przykładowo czy 6 młodymi, no miała ciasno, nie? No. Także zobaczymy, jak się będą chować w nowych warunkach. Myślę, że są zadowolone, bo one tutaj biegają grubo, tak naprawdę czasem tak biegają, że szok. Także myślę, że mają warunki u mnie dobre, tak mi się przynajmniej wydaje. No. Dobra. I co? To tyle.
Do następnego. Trzymajcie się. Hej. Aha. Aha, byłbym zapomniał. No przecież trzeba pokazać, jak zrobiłem to. Mam nagrane coś, co nieco. Nie, chyba nie całość dokładnie się nagrała, bo tam bateria padła pod koniec, ale większość się nagrało, jak to dorabiałem. Także jeszcze poleci. Na razie.